Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym bardzie na W58 i wreszcie oficjalnie na odcinku dobijemy sobie ten 300 poziom. Co prawda chciałem to zrobić 3 dni temu, bo od razu wam tu powiem, że ja to nagrałem w czwartek 22 września. Chciałem to zrobić 3 dni temu, czyli 19 września i faktycznie miałem na to szansę, bo już te procenty na lochy naprawdę fajnie wyglądają. No i wtedy wyszłoby, że równy miesiąc zajęło nam wbicie właśnie tego 300 poziomu, więc chyba fajnie by to wyglądało po prostu. Natomiast no wyszedł ten nowy druid, ja tutaj ostatnie dni poświęciłem dla tego nowego druida jakieś tam testy, jakieś omówienia aktualizacji i tak dalej. No a nie chciałem tam powiedzmy dwóch odcinków jednego dnia wrzucać, bo to zazwyczaj działa na niekorzyść tych odcinków. Więc po prostu ten odcinek od razu mówię nagrałem w czwartek. Wy to dostaniecie raczej w sobotę jako taki bonusowy odcinek. Bo oprócz tego, że dzisiaj chcemy te lochy docisnąć, to muszę tutaj dużo petów połapać. Tak jak mówię, mamy czwartek, więc pierwsze przejścia w ogóle będę z wami robił. Tutaj na tego rysia musimy go pokonać i złapać dzisiaj. Tu tego ptasia złapiemy, to może oko od razu klikniemy. Tutaj tak samo tego wykijadło muszę kliknąć i złapać. Tu mamy przepałkę. Także no tych pupili naprawdę jest sporo do połapania i to sobie chcę porobić, zanim w ogóle jeszcze chyba wejdziemy do lochów, żeby jeszcze te procenty powiedzmy wzrosły, jeszcze te statystyki były lepsze. No ale właśnie tak jak mówię, miejcie to na uwadze, że ten filmik jest z czwartku. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie jeszcze pisać komentarze, jak wam może idzie legendarny loszek, bo w sumie jak wy to dostajecie, to jest sobota, czyli powiedzmy już jeden dzień jest ten legendarny loch otwarty. No i możecie dać znać, jak tam wam idzie. Ja tutaj też właśnie z racji tego, że ten legendarny loch będzie otwarty, no to chcę jeszcze troszkę ten level docisnąć, no i potem się przebierzemy na tym legendarnym lochu i potem te lochy tutaj na tym bardziej jeszcze będą padać. No myślę, że bardzo łatwo, no bo wiadomo, legendarny loszek na tym etapie to jest bardzo duży boost dla postaci, także to też jest jeden z powodów, dlaczego chcę to nagrać jeszcze wcześniej. Także możecie pisać, jak tam wam idzie legendarny loszek, to pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że raczej ode mnie, jak ja to nagram, to jeszcze nie wiem, więc wam nie mogę powiedzieć, ale raczej ode mnie mieliście tam jakąś niespodziankę dla wszystkich, więc polecam się cofnąć do poprzedniego filmu albo dwa filmy wcześniej i pewnie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także no teraz jeszcze nie wiem, jak ja to nagrywam, ale jak wam to wypuszczę, to już to będzie, więc polecam się cofnąć, polecam używać i tak dalej, no ale to sami wiecie, o co chodzi. Dobra, myślę, że możemy zaczynać i zacznę, tak jak mówię, raczej od pupili. Tu za wiele się nie pozmieniało. W ogóle od ostatniego odcinka dwa czarne gemiki mi wypadły. Tutaj jak widzicie duży i tutaj średni. Już mamy sporo salek 15, raz, dwa, trzy, cztery, tutaj mamy 5, 6. Chyba 6, tak? No 6 to już jest sporo, więc no te czarne gemiki już tutaj wielu osobom poleciały, w tym także mi. Także tu się ubrałem w te czarne gemy, no i to też znacznie pomogło, no bo tak jak mówię, na tym etapie jakiś tam byle jaki boost jeszcze tak naprawdę, czy to właśnie z czarnych gemów, czy to właśnie z legendarnych itemków, to jest naprawdę duży progres dla postaci. Duży boost, także to nam też pomogło, żeby po prostu to lepiej wyglądało i lepsze te procenty były. No i co więcej, tak naprawdę niby tego czarnego gema mogłem wsadzić do broni, ale to bym musiał nowej broni szukać. Nie było żadnego weekendu epickiego po drodze, ani nic, także jeszcze tutaj tego pomarańczowego gemika mam. No ale będę się chciał chyba po legendarnym lochu ubrać już same pomarańczowe gemy i po prostu przeskoczyć ten etap czarnych. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak zrobimy. Tu jakąś nieśmiertelkę możemy kupić. Co więcej, buduje mi się twierdza 14. Troszkę tutaj poskipowałem w podziemiu, nie za wiele, ale coś tam skipnąłem. Jak widzicie, trener już jest 10, specjalnie w sumie pod te przejścia do pupili. Tu mamy traktor na 11 i serce się buduje na 12, więc tak to po prostu wygląda. A ręka, 3 dni temu, jak ja to nagrywam, tak jak mówię, czyli 3 dni temu od czwartku, dostaliśmy ostatnie ulepszenie właśnie tutaj, no na jakiś tam budynek, już nie pamiętam na jaki, czyli od tego momentu powinny nam lecieć platyny. Wiadomo, że działa to tak samo jak z ulepszeniami, czyli na początku lecą bardzo często u tego kupca, a potem im mniej tych platyn nam brakuje, tym jakby ciężej jest je dostać. Natomiast ja miałem takie szczęście, że i 2 dni temu i wczoraj nie dostałem żadnej platyny, tylko kupiec mi oferował same skipy, nawet już myślałem, że mi się coś zbugowało, no ale dzisiaj jak widzicie pierwsza platyna nam poleciała, co prawda na popcorn, więc no nie jest wybitny. No ale tak czy inaczej, chociaż nie jest tutaj nic zbugowanego. Także no troszkę przez to straciliśmy na pewno. Jakby tutaj szybciej te dwie platynki poleciały, to zawsze by było lepiej. No ale jest jak jest i tak tej arenki nie mamy złej. No i chyba tyle, nie? Wydaje mi się, że tyle tutaj za wiele...
jakichś tam innych rzeczy się nie pozmieniało. Dobra, lecimy. Przede wszystkim tak, klikniemy sobie tym zębikiem rysia, od razu to zrobię na odcinku, zobaczymy w ogóle ile będziemy musieli grzybów poświęcić. No tu jest tak jak mówię, trener 10, ten zębik na poziomie 100, więc raczej powinno to paść w miarę szybko, no ale zobaczymy, no od razu to złapę, tak jak mówię, większe statystyki, o tam tylko 1000 został, kurczę, szkoda, no ale okej, lecimy dalej, tam co chyba na niego powinno być, nie wiem, z 1% albo z 1,5%, no i dokładnie, nie wiem ile, z 20 grzybów coś takiego i udało się pokonać, od razu możemy, aha, nie możemy, kurczę, chciałem wam to pokazać i nie kliknąłem, żeby zapisać, a czy da się to zrobić tym trikiem? Poczekajcie, chyba się będzie dało, tak? Tak, dobra, już działa, wczoraj nie działało, jak chciałem wam pokazywać na tym klikaniu lochów z druida, no i zobaczmy, jak to tutaj wyglądało, może przyspieszenie razy 2, no tu wojownik, więc bardzo go dziubię, powiedzmy, małymi hitkami, tu jeszcze jakieś uniki, no wojownik na zwiada to wiadomo, że nie jest zbyt mocne, w sensie zbyt łatwe, o może w ten sposób, nie jest to wcale takie proste, żeby to zrobić, no ale tak czy inaczej ten pancerz na nowym Begendzie na pewno pomógł, no i rysia już możemy sobie dzisiaj łapać. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o światło, to musimy złapać ptasia i może dzisiaj klikniemy oko, żeby go już jutro złapać. W ogóle bardzo fajnie, że te dwa eventy petów się skąpiły, już tłumaczę dlaczego. Bardzo mocno tutaj, tu jeszcze w ogóle nie karmiłem, więc możemy nakarmić, zapomniałem o tym i w sumie tego też możemy nakarmić od razu. Bardzo fajnie, bo zwróćcie uwagę, jutro będziemy mieć koguta na poziomie 96 chyba, jak się nie mylę, i raczej na tym poziomie z 10 trenerem, jak jeszcze tu połapiemy te pupile, to powinno paść bardzo łatwo. Po pierwsze ten Smoky, a po drugie Pirodliszka. W ten event będzie event sterylnych sedesów. Zresztą nawet jak od razu w piątek nie ubijemy, to w sobotę już będziemy mieć tego koguta na setce i wtedy już na pewno tą Pirodliszkę bez problemów ubijemy. No i dzięki temu tą Pirodliszkę, z racji tego, że będzie event, złapiemy sobie i będę mógł karmić Pirodliszkę. Więc akurat na tym serwerze się fajnie to skombiło, że zamiast Smokiego to przejdziemy, tak jak mówię, właśnie w tą Pirodliszkę. Dobra, tutaj nic nie bijemy. Tu zaraz sobie to światło spróbujemy. Okej, czyli teraz jeszcze tego wykijadło musimy ubić, no... A, coś się zbugowało, dobra, sorry. No akurat ten ponik na wykijadło, zwłaszcza poziom 100, to nie będzie nic trudnego. Tutaj obecnie, jeżeli chodzi o jakiś duży poziom przejścia w tej ziemi, no to z wykijadło na tego tyrka, to jest o wiele trudniejsze niż wcześniej. No ale raczej z ponika w wykijadło, zwłaszcza ponika na 100 poziomie, tutaj chyba również, myślę, że tak z 20 grzybków, o chyba nawet mniej, nie wiem dokładnie ile. No ale udało się, od razu też możemy to obejrzeć. Już tyle razy robiłem te przejścia w tych pupilach, że to już chyba nie jest nic ciekawego, no ale to jest część postaci, można powiedzieć, dość istotna, więc dlaczego by wam tego nie pokazać, także okej. No tu tak samo, parada uników, wiadomo jak to wygląda, ponik zrobił dużo, no i bez problemu nam to padło, dobra, czyli tak, tego możemy złapać, tutaj nic nie bije na razie, tą przepałkę sobie złapiemy jutro Infernixa, no i jeszcze w wodzie, czy w wodzie tą rybę ubije, wydaje mi się, że jeszcze nie, jutro jak tutaj 9 jedzonek w żarłacza wrzucimy, to ta ryba padnie bez problemu, ją sobie złapiemy w niedzielkę. Dobra, i tak jak mówiłem, chyba będziemy to po prostu łapać, czyli tak, step strapionych, tutaj musimy mroczne bory, tutaj mamy chyba trakt trendowatych, dokładnie, i tutaj mamy również step strapionych, okej, czyli mamy łącznie 3 lokacje i do złapania 4 pety, dobra, więc lecę. Jaka jest misja dnia? Nic ciekawego, mroczne bory od razu były, czyli możemy, okej, w sumie to jest dobre, że to złapaliśmy, dlatego, że od razu sobie spróbuję ubić tego, to oko, nie? Tą dzyńką, no bo tu już więcej nie złapiemy, jutro piątek dla mnie, więc to oko będę mógł złapać i od razu zacząć mocno karmić z racji tego eventu, więc to jest na plus duży. Tylko właśnie zobaczymy, czy uda nam się może jakąś taką bliższą próbę, jak tam było 13 tysięcy, bo ja nie sprawdzałem na kalkulatorze, jak to jest. Mam złapanego pupila z jesieni i z lata, więc to jest też duży boost dla tej dzyńki. No i trenera Dyszkę, nie? Normalnie jakbym nie miał któregoś tych dwóch pupilów, czyli albo jesieni, albo lata, to ten trener Dyszka to by było za mało. Natomiast obecnie chyba to jest w sam raz i powinno to paść, no więc liczę, że się uda, nie? Tylko chciałbym tutaj po prostu zobaczyć jakąś bliższą próbę. No to raczej jak spełniamy wymogi, to nie powinno zajmować nie wiadomo ile grzybów, to raczej powinno szybko paść. Tylko no mówię, tam była 13 tysięcy, tu musi po prostu dzinka dać 3 kryty i raczej nie powinno nic więcej być wymagane. Oczywiście oko bez żadnych krytów, to też druga sprawa. W sumie to mógłbym na kalkulatorze to sprawdzić w międzyczasie, mogłem to zrobić przed odcinkiem, o i tam było 13 tysięcy, czekajcie, zwróćmy uwagę, czy to w ogóle jest do zrobienia, zapisz walkę, zapisze nam się, tak, zapiszę, ok, jak to wyglądało, pierwszy kryt, tutaj mamy kryt, tutaj cyk,
No i właśnie, czyli jakby on nie walnął nam kryta, to ona by chyba jeszcze jednego hita ustała, ale na wszelki wypadek może odpalę SF Toolsa i zobaczymy, jak to wygląda faktycznie, żeby tu to przy okazji zeskanuję endpointem i sobie od razu zrobimy procenty na lożki. No ale jestem ciekaw, nie? Czy to na pewno wystarczy, bo tu w sumie pytałem jednej osoby i ona mi mówiła, że bez problemu, już nawet na 9 trenerze chyba dało się to ubić, a my tu mamy 10, więc no jest jak jest. Dobra, czyli tak, mamy światło, mamy dzyńkę i lecimy. Poziom setny, czyli tak jak mamy to ustawione, mamy na setnym poziomie jednego pupila, tutaj 0, 12 złapanych, tak, tak, i gladiator 10. Dobra, no i teraz światło, teraz mamy, poczekajcie, teraz mamy oko, środowisko, tak, i okej, widzę, że się wczytuje. Skoro się wczytuje, no, mamy prawie 4% na to mamy, co jest? To jest bardzo dużo, a zobaczcie, że my już tu sporo grzybów wydaliśmy. No nie wiem, chyba mamy pecha, ale okej, w takim razie, skoro tak to wygląda, to po prostu klikam, raczej powinno to siąść, skoro tak to wygląda. Więc sobie ubijemy już to oko, zaczniemy karmić, znowu 13 tysięcy. No właśnie to jest ten problem, że to oko nie może też dawać krytów, nie? My musimy dać same kryte oko, nie może dać żadnego kryta. No ale to no, walka magów, raczej bardzo szybka, więc nie powinno to sprawiać aż takiego problemu, nie? Chyba że coś tutaj jest na tym nowym backendzie zbugowane czy coś, że to aż tak nie chce nam paść. No ale kurczę, no prawie 4% to jest akurat bardzo, bardzo dużo. Jeżeli nie padnie, to może się wstrzymamy i zaraz to spróbujemy zrobić, w sensie później. Później, ja jeszcze tu dokładniej zobaczę, jak to wygląda, no ale skoro symulator tak pokazuje, to chyba powinno przejść. No nie wydałem na to przejście, powiem wam szczerze, robiłem je już wielokrotnie, ale nie wydałem na to przejście ani razu więcej niż tam powiedzmy z 70-80 grzybów, nie? Więc no w sumie jestem zdziwiony, że tak to teraz wygląda, że nie chce to oko nam paść. Kurczę, no jak ja tu jestem za słaby, jakbym musiał jeszcze jednego trenera na przykład podbić albo coś takiego, to niezbyt, no niezbyt korzystne dla mnie, ale tak mi się właśnie kojarzyło, że ten trener 10 to może być za mały, no ale też nigdy nie było takiej sytuacji, że mieliśmy pupila i z jednej pory roku i z drugiej, czyli w tym przypadku i z jesieni i z lata, także no mówię, powinno to oko zdecydowanie paść, no ale tu coś nie chce padać. 99 tysięcy znowu, no tam to 13 tysięcy dwa razy się powtórzyło, no ale to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu to jest walka magów, więc te hity są no praktycznie takie same, nie? Także to wszystko jest bardzo łatwo obliczyć, ile musimy krytów zadać, ile on może zadać albo nie może, no wiadomo jak to wygląda, ale dobra, może do tego wrócimy zaraz albo tam pod koniec odcinka, jeszcze zobaczymy. Okej, czyli łapiemy dalej te pupilki, czyli mamy jeszcze dwa razy step strapionych i track trendowatych ewentualnie. Tu mamy step strapionych, ale niestety jego nie uda nam się zdobyć, w sensie pupila, bo tam mamy jakiś itemek, mamy puszczę zarośląską. Dobra, no strasznie nie lubię tego robić na odcinku. Oj, jest step strapionych, super. Mamy od razu pupilka z mroku, więc to też na pewno na plus. Czyli jeszcze jeden step strapionych i jeszcze track trendowatych. Ja lubię tego robić na odcinku, bo to chyba nie jest zbyt ciekawe, ale najwyżej odcinek znowu będzie długi. Nie wiem, ja ostatnio to coś nie umiem tych odcinków krótkich nagrywać, tylko co chwilę są takie długie, więc no jest jak jest. Tu mamy, powiedzmy, że tą misyjkę, ta będzie lepsza zdecydowanie. Wyspa trupiego łba, pusty przesłoneczna. Tu powiedzmy, że sobie weźmiemy może to, niech będzie. Znowu pustynia przesłoneczna, propolis, dobra, tutaj mamy to, 2,5 minutki zdecydowanie, góry koronkowe, ale to, no to jest w sumie fajna misyjka, niech będzie. Track trendowatych, okej, czyli i mamy boosta do naszego HP i mamy boosta do inteligencji, więc to też na pewno na plus. I jeszcze nam został ten drugi step strapionych, to też nie lubię właśnie takiej sytuacji, że mamy, musimy znaleźć dwa razy tą samą lokację, bo nieraz to nie jest wcale takie proste, no ale okej, teraz jak już została tylko i wyłącznie jedna, to chociaż nie musimy się aż tak bardzo, znowu track trendowatych, nie musimy się aż tak bardzo skupiać na tych lokacjach, nie? Tylko wystarczy, że będzie ta jedna. Nigdylandia, 8x4, no to zdecydowanie będzie lepsze. Jest step strapionych, tak? To było to, to było chyba to, dokładnie, dobra, mamy to. Super, czyli mogę sobie tutaj, powiedzmy, wartę ustawić na jakieś 7 godzinek. Cyk, mamy wszystko połapane, czyli to, co w zasadzie chciałem zrobić w tych pupilach, to już porobiłem. Możemy jeszcze porobić ataki, bo też dzisiaj zapomniałem. Tu spróbujemy ziemią, dokładnie bez problemu. Tu spróbujemy wodą, raczej powinno być bez problemu. Tutaj ogniem, dokładnie, a my w ogóle na ogień walczymy, nawet nie zauważyłem. Tutaj dzyńka bez problemu i
i tutaj mamy bez problemu. Dokładnie, i zrobiliśmy 5-0, no i jak widzicie, jesteśmy top 3 w tym momencie w pupilach, także no troszkę się tutaj odbiliśmy w porównaniu do tego, co było na początku. Tego już możemy nakarmić, tego również możemy nakarmić, już tutaj zacząć, zapomniałem szczerze mówiąc o tym, ale no to i tak by nie zrobiło dużej różnicy w tych walkach, to mamy nakarmione, dobra, git. Okej, no i co? I teraz jeszcze może spróbuję to oko, kurczę, bo coś mnie niepokoi, że to nie pada, nie? W sensie byłem nastawiony, że to padnie bardzo, bardzo szybko. Może się tutaj jakieś statystyki nie zaktualizowały, jak złapaliśmy tego ptasia albo coś, no to może nieważne. Dobra, zrobimy to tak, jak wspomniałem na końcu, żeby tutaj nie przedłużać. Okej, no i lecimy w końcu w te lochy, czyli to, na co pewnie wszyscy czekają najbardziej. Pupilki można powiedzieć, że zrobione. Zrobimy sobie jeszcze jednego skana, żeby już były te statystyki aktualne, bo to ostatnio jak na przykład ostatnio na live miałem tak, że złapałem na wojowniku jajko i dopiero po około godzinę statystyki z tego jajka zostały doliczone do postaci, nie? Więc no ostatnio nie działa to zbyt dobrze, nie ma co się tutaj oszukiwać. Może zaczniemy od portalu, spróbujemy ten portal jeszcze zamknąć. Jeżeli to by był jakiś wojownik, to może i by się nawet udało na raz, chociaż już dawno te portale nam na raz nie padały. Tu w sumie zaraz wam mogę pokazać. No tu fajny krytyk, no ale nie ma opcji. No dobrze, że jeszcze ten jeden kryt siadł, no to jutro raczej go zamkniemy, no ale to nie jest zbyt proste. Ile nam w ogóle portali padło od ostatniego odcinka? 2, no właśnie, więc no tak jak wam wspomniałem, tu w ogóle był maguś, więc z nim się troszkę pomęczyliśmy. To pierwsza sprawa, okej, w taki sposób padło i wczoraj ubiliśmy, no tu też był maguś, nie? No to w sumie macie odpowiedź, dlaczego tylko 2 portale nam padły przez ten ostatni czas. Okej, wczytały nam się te procenty, no i dobra, na fałszywiusza Loczarda mamy 17%, także on tutaj pada raczej bez większych problemów i też nam nie da za wiele expa, także po prostu go klikniemy po to, żeby go kliknąć i mieć już z głowy. Okej, udało się, przy okazji jakiś itemek epicki, to też zawsze na plus, zawsze tam będzie do kibelka. W sumie to jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem do kibla, nie? Nie, dokładnie. Więc możemy to wrzucić do toalety. No i mamy plus 20, ale bardzo dużo pancerza na minus. To mija się z celem. Rozmontowanko, lecimy dalej. Mamy twierdzę posępnego czerepu. W sumie to może już zamknę, nie? Bo to nam da najwięcej expa. No a my tutaj głównie chcemy wbić w końcu ten 300 poziom. Jeszcze wam ranking też pokazuję. I no generalnie takie standardowe, można by powiedzieć, standardowy odcinek z tego barda, taki jak zawsze. Na to mamy prawie 5%, także no powinno paść w ogóle bez żadnego zająknięcia, że tak powiem, no ale troszkę tu musimy poklikać, ale okej, mamy to 298 level, mamy coś na siłkę, plus 20, no ale to bym musiał dziurę robić i tak dalej, zamieniać runkę chyba, także nie ma co, plus 20 to nie jest jeszcze nie wiadomo ile statystyk. Okej, teraz mamy następnego wojownika, jak widzicie, padł dosłownie po chwili, też możemy to rozmontować. No i lecimy teraz dalej, rycerz posępnego czerepu. Zobaczcie, że oni nam dają średnio po jeden level plus minus każde pokonanie, więc chyba po tym, chociaż nie, teraz musimy już cały level dostać, taki równiutki level, także nie, aż tyle nam chyba nie da, dokładnie dał nam tam około 2/3. Mamy jakieś buciki dla Kunegundy i one są bardzo fajne, tylko one chyba, nie wiem, będą na zręczność, bo ostatnio to też się buguje, wszystko się tu ostatnio buguje, runek nie musimy zamieniać, więc to w ogóle na plus też. Dajemy cyg i co? I one są na zręczność, tak? Chyba jest wszystko git, no dobra, nieważne. Więc okej, mamy 299 level i pół, powiedzmy, i mamy tą twierdzę posępnego czerepu zamkniętą. Teraz cyrk grozy, na cyrk grozy mamy 2%, dobra, więc lecimy od razu w niego, dlatego że on dokładnie da nam najwięcej expa, no i mamy to, wierzchołek góry lodowej, osiągnij poziom 300, no i również udało nam się jego pokonać. Mamy znowu jakąś broń dla wojownika, bardzo fajną zresztą, więc raczej mu wymienimy. Tutaj runka lepsza, ale tylko 1%, to chyba nie ma co nawet wymieniać, zrobimy sobie to w ten sposób, odzyskamy klejnot, pyk, już mogę w ogóle właśnie te runki 18% zdobywać, biorąc pod uwagę ile mam w tym momencie run zdobytych, no ale ja mam 16%, także te 2% aż tyle nam nie zmienią. Dobra, tu jeszcze czar się żaden nie ugotował, że tak powiem. Okej, więc można powiedzieć, że bardzo szybko udało nam się dobić to, co dobić mieliśmy, czyli ten 300 poziom, no ale oczywiście na tym się nie zatrzymujemy, jeszcze tutaj docisnę, pewnie jeszcze troszkę tych leveli będziemy w stanie wbić, a co za tym idzie, będzie to fajniejszy buścik
Tu mamy coś na zręczność, plus 34, sporo. Będzie to fajny buścik po prostu, tak jak już wspomniałem, przed tym legendarnym lochem. Okej, tu wymieniamy cyk, no i mamy po raz kolejny wojownika. On nam chyba padnie. Fajnie by było w tym cyrku dobić do 6 na 10, dlatego że już w międzyczasie sobie tam zdobędziemy kluczyk do piekła i po prostu to piekło już raczej po wymianie tam kilku legendarnych itemków zrobimy tak o, od buta, nie? Okej, mamy to. 301 level, zobaczmy. Plus 7 tylko. Punkty życia 4%, więc to w sumie sporo. Jak to wygląda? Tutaj ma 3, tutaj 2, 3, no on ma sporo tych trójek, natomiast ten ma chyba jedynkę. Jak ja mu tą jedynkę zdejmę, to dokładnie ma mniej. Okej, no to jemu można wymienić, żeby miał 4%. Nie to, to jest to. No bo potem wiecie, potem by musiał te 1% zamieniać, to jest takie średnio opłacalne. Także niech będzie to w ten sposób wymienione i lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Znowu wojownika. No to też chyba padnie. No tu ci wojownicy, jak widzicie, jakimś problemem dużym nie są na szczęście, bo po prostu wiecie, tu uniki, tu tam jakieś ewentualnie duże kryty z naszej strony, no i siedzi. 302 poziom, wszystkie cechy 316, to też rozmontowanko, dobrze, że mamy troszkę miejsca w tym plecaku, no ale rozmontowania niestety już dzisiaj poszły. No i okej, teraz mamy maga i ciekawe, czy tego maga jesteśmy w stanie zrobić, czy jeszcze nie. No tam pierwsza, jedna z pierwszych prób bardzo fajna, bardzo bliska, potem kolejna tam się trafiła, też jedna z bliższych, teraz znowu niecałe 3 miliony, no ale pytanie, czy udałoby nam się go ubić, czy jeszcze nie. Powiedzmy, że tak ze 30 jeszcze sportowych grzybków, jak padnie to fajnie, jak nie to nie. No i potem polecę w te inne lochy, bo jeszcze mam naprawdę na inne lochy fajne procenciki i wrócimy oczywiście również do tego, jak sprawdzimy po raz kolejny procenty, nie? Żeby było w ogóle jasne, czy warto tego żonglera klikać stukniętego, czy lepiej sobie odpuścić. No ale mówię, dobrze by go było jeszcze ubić. Nie, padnam. Ej, super. Mamy jakiś paseczek. Plus 50. Kurczę, sporo. No ale my tego pancerza też dużo tracimy, no ale tu i tak mamy 50%, bo ten pancerz to jest ten zbugowany, nie? Dobra, chyba to wymieniam szczerze. 50 statystyk to jest dużo już, nawet bardzo dużo bym powiedział, także chyba nie ma co. No pancerza i tak jest 50%, bo tak jak wam wspomniałem, no mamy to pobugowane. Okej, no to mamy 6 na 10, czyli powiedzmy, że cel został wykonany, więc na razie powiedzmy jeszcze wrócę do tego cyrku, bo fajnie to wszystko padało, ale teraz tak, teraz mamy bossa orków, jego powinniśmy szybko ubić, dokładnie. Tu nawet nie oglądam, bo to jest tyle golda, w sensie tyle expa co nic. Lecimy dalej, co jeszcze? Cyrk grozy już kliknęliśmy, na wieżę 1%, oj, na 13 piętro mamy 0,74 w mroku, w sensie nie w mroku, tylko w świetle, więc może jeszcze to też ubijemy, to by było na pewno spoko. Na tą wieżę ponad 1% dokładnie, ona pada, zobaczmy ile nam to daje dla wojownika, plus 24, to już powiedzmy, że sporo, ale no na razie sobie odpuszczę. Czy dalej tu będziemy mogli pocisnąć? Wieża dopiero 92, więc szału powiedzmy, że nie ma, jeżeli o to chodzi, bo tu już widziałem, że tam niektórzy mają 98, 9 już generalnie się zbliżają do zamykania, no ale 92 też nie ma tragedii. Okej, okay, jeszcze nam to padło, super. Coś dla zwiadowcy, plus 55 punkty życia, jak najbardziej możemy to podmienić w ten sposób, cyk cyk, okej. Okay. Czy to jest na pewno na zręczność? Tak, to jest na pewno na zręczność, już się nauczyłem to sprawdzać, bo powiem wam, że no mówię, często to się buguje i potem się okazuje, tak jak na tym odcinku z druida, że nagle Kunegunda ma tam jakąś klatę na inteligencję albo coś takiego, więc wolę to, tak jak wspomniałem, dwa razy dla pewności sprawdzać. Dobra, wesoły smok. Czy jeszcze jego jesteśmy w stanie kliknąć, czy niekoniecznie? Zobaczmy. No tu co chwilę ponad połowę mu zbijamy, więc w teorii no on jeszcze powinien się położyć, że tak powiem. Mamy w sumie trochę golda, możemy tego golda od razu wrzucić w inteligencję. Dobra, jeszcze tu wrócimy do tej wieży, jeszcze w sumie mamy tornado. Może tornadem udałoby się dobić 303, chciałem powiedzieć 351, no ale nie, jeszcze troszkę czasu musimy poświęcić na tego barda, żeby ten 350 dobić. Okej, tu nam się udało ją pokonać. Kolejny to jest kto? To jest wojownik, no ale to nie idzie już tak sprawnie, nie? Chociaż, o kurde, dobra, w dobrym momencie to powiedziałem, okej. Teraz poszło troszeczkę sprawniej. Tu coś za 2 miliony, tu za 2 miliony i tu za 2 miliony. A tą broń powiedzmy, że na razie zostawię.
do tam ewentualnego kotła. Co teraz mamy? Teraz mamy Voyal, ale okej, level dobity. No to co? To lecimy chyba do tej tyranki Tacy. No ona nam da 300 milionów expa, więc dużo. Ile potrzebujemy na level? 400, więc no jeszcze nie da nam pełnego levela. W sensie już nam nie da pełnego levela. Teraz jest każdy kolejny będzie wymagał więcej tego expa. No ale tak czy inaczej 0,74% na nią. Wydaje mi się, że mogłoby to paść. To już nie są takie małe procenty. Nie będzie to wcale takie proste. No ale chyba dla 300 milionów expa jak najbardziej warto poklikać tą tyrankę. Tu może w międzyczasie jeszcze skana zrobię, wiecie? Jeszcze zobaczymy, na co w tym momencie mamy najfajniejsze procenty. Zrobimy to sobie cygi cyg, ok, niech się tu wczytuje powoli. No a my, tak jak mówię, wracamy do tej tyranki Tacy. To sobie oczywiście obejrzymy, bo tu myślę, że będzie to dość ciekawe. Nie pamiętam, kto tam jest jako 12. 12 to jest chyba mag w ogóle, tak mi się przynajmniej wydaje. Ok, mamy to, dobra, padła. Spójrzmy, jak udało nam się ją pokonać. Bo to też jest ciekawe. Jest tutaj na samej górze tyranka Tacy. Zobaczmy, no poziom jakości nutki maksymalny. Pierwszy zwykły, drugi kryt. No i trzeci kryt, 17,5 miliona, dobra, piękna sprawa. O, i od razu wisiorek, co prawda daje nam dużo, ale chyba go wolę do kotła dać, bo i tak pewnie zaraz się wyposażymy w legendarny, także nie ma co. Dobra, czyli tak, tyranka Tacy nam padła, teraz mamy cyrk grozy 0,76%, o, na tą wieżę tylko 0,18, no to już nie klikam. Na szkołę magii jeszcze możemy ją ubić, bo mamy, widzę, że ponad 1%, także dobra, padło to. Mamy plus 30 ten hełmik, więc sporo, ale okej, nie będziemy się tu za bardzo zastanawiać. Dobra, czyli wygląda na to, bo tu mamy, a nie, to jest piekielny Peter, sorry, to jest wojownik. No ale on jest chyba nie do ubicia, więc może zrobimy tak, wrócimy do tego cyrku grozy, tak jak mówiłem, jeszcze spróbujemy coś tam poklikać, no 0,76% to nie jest jakoś wybitnie dużo, ale niech będzie, także poklikamy, to jest w ogóle wojownik, więc on no, w teorii powinien paść szybko, zobaczcie, że tutaj co chwilę jakieś bliskie próby, także zobaczymy, coś kurde jest z tym kalkulatorem, nie, no bo niby 0,70% to nie jest tak dużo, no a zobaczcie, co chwilę bliskie próby i nam padło, no ale nie będę narzekał, to możemy od razu w sumie to zrobimy tak, bo te dwa itemki będą do rozmontowania i to sobie zrobimy tak. Dobra. Okej, widzę, że jeszcze takie sensowniejsze procenty mamy na demoralizatora w uświęconej tradycją szkole magii, więc możemy sobie ewentualnie jego jeszcze kliknąć, dokładnie, bardzo szybko nam padł, także super. Kto tu jest kolejny? Teraz jest strażnik złotego jaja. Ej, tego strażnika chyba też ubijemy. No to w sumie tak wygląda, że jak tu jakiś bloczek większy padnie, to potem kilku kolejnych również. To jest co prawda wojownik, tam bardzo bliska próba, no ale mówię, wojownik jak na dla barda nie powinien stanowić jakiegoś większego problemu, przynajmniej tak mi się wydaje. Także no, no kurczę, no co chwilę jakieś 5 milionów, 10 milionów, 15, no i okej, udało nam się. O kurczę, tu już nam, zobaczcie, bronie dają 90 średnich, no ale to mówię, wstrzymam się, wszystko się wymieni na tym legendarnym lożku, mam przynajmniej taką nadzieję. Teraz mamy kogo? Kolejnego wojownika, ale on może już tak szybko nie padnie, więc okej. Wracamy do tego cyrku grozy, mamy teraz żartownisia bronka, tu już procentów w sumie nie sprawdzam, bo już to co chciałem wiedzieć to wiem. No i okej, mamy 305 level, super, mamy jakieś buciki również dla wojownika, zobaczmy, pancerz na plus, w ogóle wszystko na plus, tylko musimy runki zamienić. Tu może w ten sposób, cyk, mamy cyk, odzysk klejnotu, pyk, dobra, niech będzie tak i lecimy dalej. Teraz kogo? Teraz mamy człowieka gumę, człowiek guma zwiadowca, no zobaczmy, czy padnie równie łatwo jak jego poprzedni wojowniczy koledzy, że tak powiem, czy tutaj już będzie jakiś problem. Dziewiąty to jest chyba mag niestety, więc z nim może być problem, no i potem dziesiąty to jest chyba wojownik, nie, więc no różnie to może być, ale kurczę, no fajnie to poszło, nie, myślałem, że gorzej nam pójdzie, mieliśmy tutaj za cel wbić 300 poziom, a tu już mamy 306 w tym momencie, jest jakaś broń dla zwiadowcy, runka 17%, więc świetna, plus 73 na 3 staty, jak i rozrzut też niezły, więc okej, bardzo fajnie, że przy okazji tutaj te pachołki przebieramy, no i jest, Madame Mystique, zobaczmy, czy tą Madame uda nam się kliknąć, czy nam się nie uda. Nawet nie sprawdzam procentów, nie? Chociaż nie, dobra, może sprawdzę, bo jak mamy na nią jakieś 0,10, to może się po prostu wstrzymam z klikaniem, bo troszeczkę się to mija z celem. Jeszcze do tego oka bym chciał pójść, żeby zobaczyć, jak to z nim będzie.
żeby go w ogóle przeklikać. No ale dobra, w międzyczasie jak nam się te procenty wczytują, to niech ta Madame Mystique jeszcze tutaj pokaże. Tam niecałe 3 miliony, no to jest dosłownie jeden hitek jakiś. No ale to wiadomo jak to wygląda z magami, często tak jest. Okej, wczytały nam się procenty. Ej, ponad 1% na nią mamy. Kurde, to my chyba ten cyrk dzisiaj zamkniemy przy odrobinie szczęścia. Ostatni to jest wojownik, no to tam jakieś uniki, jakieś kryty od nas i on powinien paść. Tu mamy na nią 1%, więc no też wydaje mi się, że no nie powinno to nam zająć długo, żeby ją ubić. Także no fajnie, fajnie, nie? Nie liczyłem, że ten cyrk zamknę, szczerze mówiąc. No ale tu dawno też lochów nie klikaliśmy, nie? Sporo wzmocnień, sporo pupili połapanych w międzyczasie, więc zdecydowanie te czarne gemy zresztą też swoje zrobiły na tej naszej postaci. Także tutaj zdecydowanie progresik no był oczekiwany, no ale zaczęliśmy z którym? Chyba z 297 levelem, więc tak czy inaczej, kurczę, no ale długo coś nie pada jak na to 1%. No i właśnie to jest to, na nią mamy jeden, o dobra, teraz padła, zacząłem narzekać i siadło. Na nią mamy 1% i musimy tyle grzybów wydać, a na tam jakiegoś wojownika mamy 0,50 i pada po chwili. Coś dla wojownika znowu, plus 28, no ale znowu muszę tą runę zamieniać. I teraz pytanie, no chyba będę to chciał, wolę rozmontować niż golda, więc powiedzmy, że tak zrobimy. Znowu w tą intę mogę troszkę golda wrzucić. Tego tornada w sumie nie klikałem jakoś bardzo dużo, ale chyba się powstrzymam. I tak no sami widzieliście, że to nie idzie jakoś bardzo sprawnie. Tu mamy wojownika, no może ten... Chociaż chyba nie ma sensu, nie? Chyba próbujemy po prostu ten cyrk grozy zamknąć i mieć to z głowy. Dobra, teraz jest morderczy klaun Adolfik, tak jak wam wspomniałem. Jest to wojownik, więc no może udałoby nam się go równie szybko co poprzednich wojowników kliknąć, przynajmniej mam taką nadzieję, i dzięki temu wbilibyśmy, myślę, że jakieś 307,5 level, coś takiego, także jak najbardziej gildi. Jak to w ogóle na tle gildii wygląda? No nie tak źle, tu widzę, że Zebo ma 308, on tu musiał pewnie pozamykać to wszystko, no ale okej, i tak już wbiliśmy prawie 10 leveli, więc no kolejny odcinek z Barda i kolejny fajny progres, także mam nadzieję osobiście, że jesteście zadowoleni. Tu powiedzmy, że jeszcze tak z 200 sportowych grzybków, coś takiego na tego Adolfika, plus minus, jeszcze potem wrócimy do tego oka, chociaż no nie wiem, powiem wam szczerze, co się dzieje z tym okiem, czemu nam to nie pada i czemu to wygląda tak jak wygląda, no ale jest jak jest. No ale okej, to nieistotne, no na razie się skupimy tylko i wyłącznie na tym. Może ja w sumie znowu zrobię tego skana, sorry, że tak często skanuję, no ale to jest pomocne, jak mam klikać na pałę bez sensu, to chyba lepiej po prostu przeskanować tą postać i te lochy, zobaczyć jak to wygląda w tym momencie. Dobra, wracamy do niego w międzyczasie. Tam 42 miliony, 23, ile on ma łącznie? 77. No kurczę, no nie wiem szczerze, w sensie nie było żadnych bliskich prób do tej pory, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakieś tam ewentualnie połowy HP mu zostawała. A dobra, jest, już się bałem, że jest not possible, ale jest, 0,37%, no to nie, no to już no, niskie te procenty, nie ma co się oszukiwać, dość niskie są, także, no ale i tak no poklikamy, no co tutaj innego możemy zrobić, bywały niskie procenty, padały szybko, bywały wysokie, padały wolno, więc dlaczego by nie, a tak jak mówię, no już chcę to docisnąć przed tym legendarnym lochem i mieć to po prostu z głowy, potem się zająć ewentualnie piekłem, może tam jakieś 13 piętro początki już napocząć i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc no dlaczego by tutaj jeszcze tego nie ubić, tylko no kurczę, szkoda, myślałem, że bardziej ten mag będzie nam stawiał opór, aniżeli właśnie ten boss tutaj, no ale w sumie tamci padli bardzo sprawnie, więc no w końcu na czymś musieliśmy się zatrzymać, tu w ogóle no nie ma co ukrywać, no ale okej, powiedzmy, że jeszcze 75 sportowych grzybków do równej liczby, potem jeszcze na to oko z 50, bo no nie wierzę, że ono nie pada, nie wiem, może nawet więcej, może ze 100 na to oko, bo chcę to ubić, zresztą muszę to ubić. Dobra, ty, siedzi, mamy 307 level, super, mamy od razu coś na zręczność, zobaczmy. Dla Kunegundy plus 44 i nie musimy runki zamieniać, także super. Okej, mamy to i mamy 307,5, tak jak wam wspominałem, w sumie to nawet prawie idealnie. Także dobra, okej, jestem zadowolony, możemy obejrzeć, bo to chyba jeden z takich większych bloków na dzisiaj. Barbar za wiele nie zrobił, jeżeli chodzi o Magusia to również, okej, no i właśnie to jest to co mówiłem. Kunegunda praktycznie sama mu zbiła ponad pół HP, no i my tutaj dwa kryty, jeden zwykły i udało się go ubić. Super, jestem bardzo, bardzo zadowolony, tak jak mówię.
mówię, teraz czekamy na to piekło. No i co, no 308 nie dobijemy, bo już nawet tutaj za bardzo nie chcę nic klikać na Hama, zresztą już nawet nie mam co, ewentualnie Tornado. Natomiast no chciałbym to oko kurcze ubić, żeby już tak fajnie zakończyć ten odcinek, to wypadałoby to zrobić, tam 115 tysięcy. No tu mamy jakieś 219, 374, no nie wiem co jest, muszę to chyba sobie na spokojnie obczaić potem po odcinku, jeżeli by się nie udało pokonać, no ale to, powinno to bardzo, bardzo łatwo siąść, także coś tu ewidentnie jest nie tak. Dobra, mamy to, okej, to też się udało. Dużo grzybów na to poszło, chyba najwięcej ze wszystkich serwerów, bo tak jak mówię, tam około zawsze 70-80 maksymalnie udało się to oko ubić, ale dobra, kalkulator nie kłamał, siedzi to, od razu wam pokażę też tą walkę, okej, więc w sumie jakby nie patrzeć, wszystko co mieliśmy zaplanowane na dzisiejszy odcinek udało nam się zrobić, zobaczmy, pierwszy kryt, on zwykły, drugi kryt, on zwykły, no i trzeci kryt, dokładnie, trzy kryty my zadajemy, on zwykłe, same ciosy i tak to po prostu wygląda, no ale żeby tak się stało, to musimy mieć spełnione określone kryteria, o czym zresztą mówiłem w tych przejściach na nowym backendzie, w sensie w tym odcinku o tych przejściach, czyli tak, jutro sobie łapiemy oko. Zaczynamy już je karmić na maksa, dlatego że od jutra jak dla mnie jest event pupili. Jutro sobie również łapiemy tutaj Infernixa, postaram się też zbić Skara, chociaż w sumie Skarabary to czy ja już nie zbiję w tym momencie? No dokładnie, a nie, w sumie to mogłem poczekać, bo jutro bym za nią dostał 3 jedzonka, a dzisiaj dostałem tylko jedno. No właśnie, już się pośpieszyłem standardowo jak to ja, ale okej, nieistotne. Jutro sobie złapiemy Infernixa, może od razu pokonam Smokiego, jak tu jeszcze dam 9 jedzonek w koguta, złapę tego Smokiego i myślę, że już będziemy mieli jakieś szanse na pirodliszkę. No i jeżeli chodzi o wodę, no to tutaj ryba, ale to dopiero w niedzielkę. Także na spokojnie do tego sobie dojdziemy. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. 35 minut, więc nie ma tragedii. Fajny progresik, dużo zrobiliśmy. Także ja osobiście jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wy również, że wam również się to podobało. O, może w ten sposób. Po raz kolejny mamy top 10 na koniec odcinka serwera. Aha, i właśnie tą topkę jeszcze wam miałem pokazać. Jako która osoba wbiliśmy 300 poziom. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... 8, 9, 10, 11, 12, 13, czyli chyba jako 13 osoba, bo chyba jest 13 tych 300 leveli, to policzyłem, nie wiem, no jakoś tak, no powiedzmy w top 15 byliśmy, więc tragedii nie ma. Fungo wczoraj po buffie druida, bo on wszedł wczoraj dla mnie, tak jak mówiłem na początku, też miał chyba tam 293, 4 level, po buffie druida już bił 316, no nie ma co mu się dziwić, trzeba korzystać, skoro to jest OP. Także to w ogóle druga sprawa, no ale tak czy inaczej jako tam 14, może 15, może powiedzmy, nie wiem, no 13 albo 14, nieważne, osoba, to oczywiście też nie jest złe. Tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, tak jak mówię, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie legendarny loszek, bo jak wy to dostajecie, to już ten legendarny loszek jest, przypominam o niespodziance ode mnie. Jak się cofniecie tam film albo dwa do tyłu, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Zapraszam oczywiście. No i chyba tyle, nie? Także dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem, nie wiem, czy to powiedziałem, czy nie. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. To chyba nie wiem, czy powiedziałem, czy nie powiedziałem. Już tak tyle tych odcinków nagrałem ostatnio, że już mi się to myli. Tyle, dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!